Jak mówią członkowie KGHM Lot Solar Team, film W pogoni za słońcem to 45 minut samych wspomnień. Wszystko się przypomniało. Po prostu po tym seansie chcieliśmy wsiąść w samolot i jeszcze raz polecieć do Australii. Prace nad filmem trwały pół roku. Kamera towarzyszyła ekipie studentów cały czas. To dokumentacja budowy bolidu i przede wszystkim podróży po Australii. Film ma taki plan pewnego dualizmu. Z jednej strony jest nie za długi, żeby nie był nudny, ale z drugiej strony trochę pokazuje tą nudę Australii, bo okazuje się, że to jest bezkres pustyni, w którym wygląda się przez okno i cały czas to samo. Brakowało im może trochę emocji, bo to są inżynierowie. Natomiast to jest film dokumentalny, w związku z tym my nie ingerujemy w to, co się tam dzieje. Tak? To oni kreują rzeczywistość, my ją obserwujemy i komentujemy. Na widowni dzisiejszego pokazu zasiedli głównie przyjaciele i krewni członków drużyny oraz wykładowcy Politechniki Łódzkiej. Ale jak mówią bohaterowie, ten film ma przede wszystkim zachęcić nowych studentów do przyłączenia się do projektu. Podsumowujemy tym filmem nasz dotychczasowy projekt, czyli ten samochód. Co badanie nie kończy się na tym, nie chcemy kończyć. Mamy dalsze wyścigi, w których chcemy uczestniczyć. Teraz KGHM Lot Solar Team przygotowuje się do budowy nowego bolidu i startu w australijskim wyścigu za 2 lata.